pamiętaj to człowieku. Dziś niebo masz otwarte i żyjesz w maskim wieku. Wystarczy, że uwierzysz w potężne jego dzieło i serce zapłonęło. Boże Królestwo przybliżyło się do was. Jestem tutaj po to, aby opowiedzieć wam o prawdziwej miłości. O prawdziwej miłości, jaką jest Bóg. Wiecie, bo miłość to nie są sentymentalne słowa. Miłość to jest Bóg. I nie ma większej miłości nad te, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Słuchajcie, kochani, 2000 lat temu Jezus Chrystus szedł na tą ziemię po to, aby uratować cię, po to, aby dać ci nowe życie. On przyszedł tutaj jako małe dziecko, on żył tutaj na tej ziemi, doświadczał tego wszystkiego, co doświadcza człowiek. I w wieku 33 lat poszedł na krzyż, umarł tam na tym krzyżu, zabrał tam każdy grzech, zrobił to dla ciebie. On wziął ten grzech po to, byś ty mógł w to uwierzyć, byś ty mógł uwierzyć w zbawienie, w ratunek w Jezusie Chrystusie. Wiecie, on szedł na ten krzyż, ale nie wycofał się. On mógł się wycofać, ale niestety tego nie zrobił, ponieważ zrobił to z miłości do ciebie. I dzisiaj głoszę ci tą miłość, aby ona do ciebie dotarła, że ona jest dostępna tylko w Jezusie Chrystusie. Poza Chrystusem nie doświadczysz Bożej miłości. Musisz doświadczyć najpierw Chrystusa, żeby poznać Bożą miłość. Słuchajcie, 7 lat temu narodziłam się z Bożego Ducha. Nazywam się Iwona Ziobro i mam 43 lata. Przez wiele lat żyłam w związku, w którym właśnie nie było miłości. Zostałam oszukana przez diabła. Zostałam oszukana podróbką miłości. Żyłam w swoich lękach. Żyłam w poniżeniu, żyłam w odrzuceniu. Był alkohol w domu, była pornografia, wiecie, i to jakby nie przynosiło żadnego życia. Ja szukałam wszędzie pomocy, u psychologów. Niestety to nic nie pomagało. I pewnego dnia zawołałam z całego serca: Boże, jeśli Ty jesteś żywy, prawdziwy, to przyjdź do mojego życia i zmień go, bo ja już nie chcę tak żyć. Wiecie, to nie była prawdziwa miłość, bo jeśli by była prawdziwa, to ona by przetrwała. Boża miłość jest trwała i ona przetrwa do końca. Wiecie, małżeństwo jest pomysłem Boga i działa tylko jedynie, jeśli jest w niej Jezus na pierwszym miejscu. Jeśli nie ma Jezusa w małżeństwie, to małżeństwo nie przetrwa. Jezus jest prawdziwym, mocnym klejem, który skleja dwie osoby i tylko w Jezusie jest miłość i przetrwanie każdego małżeństwa. Dzisiaj głoszę ci to, aby zrozumiał te proste prawdy, że Bóg z miłości do ciebie dał się zabić. Bóg z miłości do ciebie dał się ukrzyżować po to, byś ty mógł sięgnąć po nowe życie. Wiecie, Bóg przyszedł do mojego życia i tchnął we mnie to nowe życie. I dzisiaj jestem nowym człowiekiem. Jestem narodzona z Bożego Ducha. Bóg dał mi nowe życie, bo to Bóg nowych początków. Dał mi nowe serce. Ja potrafię dzisiaj przebaczać. Dziś mam nowe, przebaczające serce. Wiecie, bo jak Bóg wchodzi do życia człowieka, to jest taka rewolucja. On od środka cię zmienia. Nie od zewnątrz. Od zewnątrz zmienia cię tylko religia. Ona ci nakazuje, co masz robić, jaki masz być, żeby się podobać Bogu. Ale to jest nieprawda. Jeśli na nowo się narodzisz, Boży Duch wejdzie w ciebie i ożywi ciebie. Powstaniesz z martwych i dostaniesz nowego ducha. Dostaniesz nowe serce. Serce mięsiste, przebaczające, takie jak ja dostałam. Ja dzisiaj mam pokój z Bogiem.
Dzisiaj wiem, że idę do nieba. Cokolwiek by się stało, mam pewność zbawienia, bo znam mojego Jezusa. Święty Boży Duch zamieszkał we mnie i wypełnił mnie. Dzisiaj jestem Jego częścią. Dzisiaj jestem z Nim zjednoczona na wieki. On jest we mnie, a ja w Nim. On dał mi moc do uzdrawiania chorych. On dał mi moc do uwalniania od demonów. Jeśli dzisiaj czujesz się źle, jeżeli cokolwiek ci dokucza, jeżeli zmagasz się z jakąś chorobą, przyjdź na łoże moje święte ręce i zostaniesz uzdrowiony. Doświadczysz Boga w swoim życiu. Doświadczysz ponadnaturalnej mocy, która ma moc zmienić twoje życie. Dziś nie zatwardzaj swojego serca na te proste prawdy. Nie zatwardzaj swojego serca. Otwórz serce na Boże prawdy, bo zbawienie już wykonało się na krzyżu. Ty dzisiaj zrób ten pierwszy krok wiary, bo każdy człowiek ma to ziarno wiary zasiane, ale ty musisz zdecydować, musisz podjąć decyzję, musisz przyjść do Niego i powiedzieć, że Go potrzebujesz, że jesteś grzesznikiem. Niestety Bóg nie otwiera nieba dla grzeszników. Niebo jest otwarte tylko dla nowonarodzonych i musisz się narodzić z Bożego Ducha. Musisz przejść swojej mentalności i powiedzieć, że Go potrzebujesz, że nie dajesz rady już żyć, bo jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. I w Jezusie Chrystusie jest tylko zbawienie, jest ratunek. Człowieku, nie wystarczy, że zaplanujesz sobie swojego życia do momentu śmierci. Wystarczy zadać sobie pytanie, i co dalej? Co dalej po śmierci? Słuchajcie, ksiądz będzie ci mówił o wieczności, ale o jakiej wieczności? Bo jest wieczność z Bogiem i jest wieczne potępienie. Jeżeli tutaj na ziemi nie zadecydujesz, że wybierasz Jezusa, pójdziesz na potępienie, pójdziesz do piekła. Nie ma nic pomiędzy, nie ma żadnej drogi pomiędzy. Jest tylko droga do Boga przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. On jest Królem, On jest Panem, On ma moc wyrwać Cię z mocy ciemności. On ma moc dać Ci nowe serce, dać Ci ducha, po to byś tutaj żył, po to byś żył pełnią życia. On jest zainteresowany Twoim życiem, ale Ty musisz zdecydować, Ty musisz wybrać, wybrać Jezusa. Ojcze, ja modlę się, aby te słowa, które były tutaj wypowiedziane na tym miejscu, dotykały serc ludzi. Ojcze, ja modlę się, aby oni nie mogli spać, aby oni nie mogli jeść, aby rozmyślali o tej Bożej prawdzie. Ja zabezpieczam każde słowo, żeby diabeł nie wykradł tego słowa, aby to słowo, które zostało tutaj zasiane, przyniosło plon stukrotny. Amen.